Hej, hej, dzień dobry, gotikowe świry. Witam was wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany oczywiście. I nadal zwiedzamy sobie Archolos, miasto Archolos, które jest przepotężne. Aktualnie znajdujemy się obok apteki dwóch sióstr, jeśli dobrze się orientuję, z dalekiego południa, z jedną Fadhom, już sobie porozmawialiśmy, a ona nas w zasadzie skierowała do bardziej zaawansowanej w arkanach alchemii swojej siostry. Być może będzie miała dla nas jakieś zadanie. Kim jesteś? Jestem Ramha, aptekarka. A ty właśnie jesteś w mojej pracowni. Mam nadzieję, że to coś pilnego. Twierdzi, że nauczyć mnie coś. Fadha twierdzi, że mogłabyś nauczyć mnie alchemii. Nie wiem, co moja siostra ci nagadała, ale nie mam teraz czasu na zabawę w nauczyciela. Mam pełno zleceń na głowie. Zlecenia. Żebym poświęciła ci czas, musiałbyś zapłacić na tyle dużo, żeby zrekompensować mi straty. No. Jak leci? Mówili, że porywamy się z motyką na słońce, próbując rozkręcić tu interes. Ale jakimś cudem nam się udało. Czasem jednak ryzyko popłaca. Czasem jednak tak. Kurde, no wręcz mógłbym się spodziewać, że będę w stanie zrobić dla niej jakieś zadanie, jeśli ma tyle na głowie, a ona tylko powiedziała, że mogłabym cię uczyć, ale mam za dużo rzeczy na głowie. No to halo. No to halo. Chyba, że na przykład ona dopiero się oddokowuje w momencie, gdy na przykład... Nie to chodzi. Odłóż broń. W momencie, gdy na przykład mam wyższy poziom alchemii, nie? Wtedy ona się zaczyna mną interesować. No ale dobra, lecimy dalej. Oj, co on tak? Gościu, no, mnie już tam nie ma. Dobra, i to jest chyba, z tego co się orientuję, miasto portowe. Znaczy miasto portowe, dzielnica portowa. Już wchodzimy do dzielnicy portowej. Gin, piwo, obywatelka. Zobaczmy, jak to na mapie wygląda. Cały czas idziemy taką wschodnią częścią miasta. No i szukamy oczywiście zarobku. Jest najemnik. O. A ty kim jesteś? Przychodzisz modlić się do Adanosa? No niekoniecznie. Zapomnij. On słucha tylko dobrych, pracowitych ludzi. Jeżeli chcesz kimś zostać w tym mieście, to musisz przede wszystkim pokazać to czynami. Aha, no to i tak fuck you. Dobra, ja sobie tutaj wezmę to i sobie wezmę to. I git. I tyle mi wystarczy od Adanosa, wiesz? Najemnik. A tu mamy chyba... Patracjana? Patracjan, no dobra. Czekajcie, jeszcze tutaj gdzieś dżin wystalkowałem. Mhm. Bierzemy, pamiętajcie O! Jeszcze jeden dżin. Pamiętajcie, zbieramy wszystko, co większe od wszy. A tu co jest? O! Sklep z różnościami, proszę, proszę. Sklep z różnościami. Alice! Czym się zajmujesz? Jestem Alice i handluję różnymi różnościami. Masło maślane. Od gratów z piwnicy, przez przedmioty znalezione na ulicy, aż po trofea zwierzęce. A propos, widziałeś już moją harpię? Jest bardzo przyjazna. Jeśli podejdziesz, nie powinna zacząć krzyczeć. Chcesz powiedzieć, że hodujesz, a w zasadzie przytrzymujesz harpię? Dobra, masz dużo amuletów, masz pierścienie, no i masz faktycznie takie różności. Dobra, git. Harpię, tak? Miałbym zobaczyć twoją harpię. Ej, mogę iść na górę, czy przyjdziesz i powiesz, że hej, wyjdź stąd, bo to jest moja miejscówka? Bo jeśli nie, to mógłbym sobie coś tutaj może zakosić. Nie, jednak tutaj chyba nic nie ma. No trudno. Harpia. To jest harpia Alice. Udomowiona, bym powiedział. Dobra, pogadajmy sobie w takim razie z tym magiem. Magowie zazwyczaj mają jakieś sprawy, którymi moglibyśmy się zająć. Witaj. Witaj, młodzieńcze. Nazywam się Patracjan i jeśli tylko potrzebujesz z czymś pomocy, to chętnie ci jej udzielę. Szukam pewnej książki. Tak, bo to jest o tych szachach, nie? Szukam pewnej książki. W takim razie świetnie trafiłeś. Mam ich sporo na podorędziu. Jaki tytuł konkretnie cię interesuje? Nazywa się Prawidła Szachowe. Zdaje mi się, że gdzieś taką mam. Jednakże nie mogę ci jej tak po prostu dać.
Musiałbyś na nią zapracować. No to mogę oczywiście. Nie ma nic za darmo. Co mam zrobić? Nic skomplikowanego. Noce na wyspie bywają chłodne i ciemne. A nie każdy ma tyle szczęścia, aby móc schować się w ciepłych murach swojego domostwa. Idź do dzielnicy Biedoty w porcie i rozpal, proszę, koksowniki. Powinny chociaż odrobinę ogrzać tamtejszych obywateli. Dobrze, powinienem wiedzieć coś jeszcze? Uważaj na siebie. Poza najuboższymi lubią się tam kręcić bardzo podejrzani ludzie. Proszę, weź te pochodnie. Czyli tak zwane żebyś hahary. Mógł pracować. Mam nadzieję, że wrócisz cały i zdrowy. A coś o magach? Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Jesteśmy kapłanami Adanosa. Dbamy o utrzymanie równowagi na świecie oraz pomagamy potrzebującym, gdy tylko damy radę. Staramy się przy tym nie udzielać pomocy materialnych. Wolimy zapewniać ludziom uczciwą pracę, dbać o ich rozwój duchowy. Bardzo dobrze. Sprowadzamy ich na dobrą ścieżkę, jeśli pobłądzą. A zwiększysz moją moc? Zwiększysz moją magiczną moc? Synu, nie mogę tak po prostu nauczać o sekretach magii kogoś, kto nie jest nowicjuszem. A w zamian za datki byś mnie czegoś nauczył? Owszem. W zamian za datki mógłbym ci pokazać, jak zwiększyć swoją moc magiczną. A jednak! No dobra. Zwiększ. Oczywiście, synu. To tutaj mamy manę, a można pobłogosławić... Pobłogosław mnie. Oczywiście, o, chłopcze. Mana plus jeden. Adanosie, miej w opiece swoje dziecko. Pomagaj mu w zwalczaniu przeciwności i sprawiedliwie oceniaj jego uczynki. A jeśli pobłądzi, sprowadź go na dobrą drogę. Idź w pokoju, synu. Dziękuję. A coś nowego? Co nowego? Modlę się do Adanosa, by ta wojna jak najszybciej się skończyła. Słudzy Inosa i Beliara niestety nie potrafią pojąć, jak niszczycielskie są ich konflikty. A jeszcze raz można pobłogosławić? Oczywiście, Adano. Dobra. Tylko raz dostałem manę plus jeden. Czego ja się spodziewałem? Okej, okay, kto tu jeszcze jest? Laudus. Ej, ty. Witaj. Witaj, chłopcze. Potrzebujesz pomocy duchowej? Rady? Jestem Laudus i chętnie ci ich udzielę. Powiesz opowiedzieć o magach wody, naucz mnie czegoś o magii... O, towary! Pokaż mi swoje towary. Towary, wyrok gwiazd, kostur alchemika, kostur nowicjusza i trochę zwojów. Kręgi, dobra. Powiedz mi... Powiedziano mi, że zajmujesz się runami. A w zasadzie to nikt mi nie dobrze, powiedział. Dobrze, że przychodzisz z tym do mnie. Od wielu lat zajmuję się zbieraniem zaginionych run i sprowadzaniem ich do klasztoru. To święte przedmioty i nie powinny leżeć i gnić w ziemi. Za każdą runę dam ci kilka zwojów magicznych, zawierających to samo zaklęcie. Okej. Nauczysz mnie czegoś o magii? Nauczysz mnie czegoś o magii? Nie wiem, o które runy chodzi. Magia to trudna sztuka, której opanowanie jest możliwe tylko dzięki wieloletniej nauce, pokornej i wymagającej, ale dającej człowiekowi ogromne możliwości. Właśnie dlatego dawno temu podjęto decyzję, że będzie się jej nauczać tylko w klasztorze. Zostań nowicjuszem, a poznasz jej tajniki. Dobra. Czemu runy można znaleźć w tak różnych miejscach? Odpowiedź jest prosta. Magowie to też ludzie. Tak jak wszyscy padają ofiarami kradzieży, zdarza się też, że podczas zbierania ziół napadnie ich z zaskoczenia jakaś niebezpieczna bestia. Wiele run znaleźć również można w starych grobowcach. Zgodnie z tradycją magowie często byli z nimi chowani. Niektórzy traktują nawet runy jak ozdoby do domu i próbują je kolekcjonować. Chyba nie zdziwi mnie już żadne miejsce, gdzie znaleziono runę. Dobra. Czekaj, bo mam dla ciebie magiczną runę. Jak ona wygląda? Czy to jest ta, którą się teleportujemy? Bo to jest runa teleportacyjna i światło. Runa teleportacyjna, czy to są jakieś puste runy? Skóra niedźwiedzia, skrzydło krwiopijcy, bryłka rudy. Kurde, bo nie chciałbym oddać oczywiście runy teleportacyjnej. Mam dla ciebie magiczną runę. O, światło. Dobra, teleportacyjna zostaje u mnie. Dziękuję ci, synu. Upewnię się, że ta runa bezpiecznie dotrze do klasztoru. Super, 250 doświadczenia. Ja raczej nie będę korzystał oczywiście z run. Nie będę chciał chyba być magiem. Kobus. Ej. Zagadajmy. Witaj, magu. Co? Kto? O nie! Nie! Tylko nie to! I cała praca na nic!
Niech to. O, przepraszam, to przeszkodziłem ci? Ty! Dlaczego mi przeszkodziłeś? Chciałem. Sorry. Nie mogłeś poczekać 5 minut, aż skończę? Zmarnowałeś wiele godzin mojej pracy. Nie mówiąc już o materiałach potrzebnych do tego zaklęcia. To może ja sobie już pójdę. O nie, absolutnie. Tak łatwo się nie wywiniesz. Ty to spaprałeś i ty to naprawisz. A jeśli odmówię? To Roderick będzie miał nową gębę do wykarmienia w lochach. Już ja się o to postaram. No dobra. Chyba nie mam może wyboru. To będzie exp, nie? Nie masz. Dobrze, to wytłumacz mi chociaż, o co w tym wszystkim chodzi. W zasadzie nie zaszkodzi, jeśli będziesz wiedział odrobinę. Widzisz tę kać z wodą? Aha. Nie uszło to mojej uwagi. To za tobą. Za pomocą zaklęć. Próbuję zakląć wodę w idealną sferę. Wodę w idealną sferę? Chcę zrobić kulki. Ja zrozumiałem. Woda dopasowuje się do kształtu naczynia. Sama z siebie nie... W tym cały sens. Żeby nie było potrzebne żadne naczynie. Woda ma zachować swój kształt. Niezależnie, czy je dotykasz, czy nimi rzucasz. To chyba niemożliwe. Dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. I udałoby mi się, gdybyś nie przeszkadzał. Ale pytanie dlaczego po co? Dlaczego nie zaczniesz od nowa? Do zaklęcia potrzebny jest przedmiot, dzięki któremu nadam wodzie odpowiedni kształt. Przerywając zaklęcie, sprawiłeś, że wszystkie moje perły rozpłynęły się w powietrzu. A, perły! Dobra, to dlaczego tutaj mówiliście perły? W komentarzach. Bo mają kształt idealny. Okej. Okay. Już ci mówiłem. A wcale nie. Dobrze rozumiem, że mam znaleźć dla ciebie perłę? Nie perłę, tylko perły! Zaklęcie ma małą skuteczność. Żeby mieć pewność, że otrzymamy chociaż jedną, musimy mieć minimum 8 sztuk. Dobrze, zrozumiałem. Gdzie ich szukać? Kup, znajdź, ukradnij, zabij kogoś. Nie wiem, masz przynieść mi 8 sztuk. Jaki zdeterminowany typ. Nie bardzo mnie to obchodzi. W takim razie idę ich szukać. Jaki zdeterminowany typ. Ile mamy tych pereł? Mamy 3, więc no, jeszcze trochę nam brakuje. Ale to nie będziemy się tym jakoś wielce żyłować. Tylko na spokojnie może uda nam się znaleźć. Swoją drogą, z tego co się orientuję, to perły nie posiadają regularnych, idealnych kształtów. Idealny kształt jest prawie niemożliwy do znalezienia w... Wiecie, w przyrodzie. Idealne perły chyba są hodowane, wydaje mi się, jeśli dobrze się orientuję. No a żeby znalezione były w przyrodzie takie idealnie okrągłe, to jest... No wręcz niemożliwe, a jak już się znajdzie, to chyba to jest znalezisko takie dosyć rzadkie. No dobra. No to let's go. Lecimy dalej. Czyli wiem już, o co chodzi z perłami, bo dostałem informację w komentarzach, że warto by było właśnie zbierać te perły. Gdzieś tu było złoto. Owcza skóra? Tu jest jeszcze jakaś miejscóweczka, którą moglibyśmy sprawdzić. Cóż to jest? Odyseja, kartograf. Ludwik! Hej. A ty nie Ludwig. Czym się zajmujesz? Nie jesteś stąd, prawda? Jak no to wpadłeś? Jak to poznałeś? Po prostu każdy mieszkaniec miasta wie, że jestem kartografem. Jeśli chciałbyś kupić jakąś mapę, tylko powiedz i przygotuj sakiewkę. Dobra, pokaż mapy. Pokaż mi swoje mapy. Miasta... mapa kanałów! O proszę! Jak 200 sztuk złota za mapę kanałów. Są coraz bardziej niebezpieczne i ludzie zaczynają bać się podróżowania. Wolę nie myśleć, jak to się odbije na moich zarobkach. I tela. Posążek Innosa by mnie interesował, no ale... Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, jak to mówią. Skórzany mieszek! O rany boskie! Patrzcie, gdzie wywiało ten skórzany mieszek. Na sam szczyt tego dachu. Czekajcie. Ja bym chętnie ten skórzany mieszek w takim razie sobie wziął. A i trzeba pamiętać tutaj o tych koksownikach. Cyk, wskoczmy sobie tutaj.
Tu czegoś nie ma czasem do podniesienia. Zawsze gdzieś tak za budynkami coś się znajduje. O, jest mleko. Weźmy sobie mleko. Coś jeszcze? Nie. No dobra. No to w takim razie, jak mogę wejść na górę? Czy tutaj jest jakieś wejście? Nie. Kurde, tam na bank można jakoś wejść. Albo jest to kwestia taka, że trzeba użyć... Kwestia taka, że trzeba użyć właśnie tego zaklęcia telekinezy. Jest też taka opcja, nie? Czekajcie, aż sprawdzę. Cyk. No, to czekajcie. To wygląda, jakbyśmy mogli wejść na ten budynek, bo ten budynek jest połączony z tym drugim. Taką... Tu? O, właśnie. Haha! Oh yeah, boy! Jest skórzany mieszek, mój ci on! Czekajcie, zapiszę, bo nie mam zielonego pojęcia, czy czasem nie spadnę. A spadek z takiej wysokości podejrzewam, że to jest śmierć. Więc ten... No dobra, może jednak nie śmierć. Ale coś tam poszło nie tak. Ta drabina chyba, wydaje mi się, że coś tam jest dla picu, bo ja wpadłem jakby w środek, mimo tego, że starałem się iść po tej drabinie, w sensie w linii prostej. Tak, po prostu spadłem między szczebelkami, mam wrażenie. Chyba, że ja muszę z kontrolem, kurde, że jakoś tam jest animacja chodzenia po tej drabinie, no nie wiem. Czekajcie, a jakbym... No bo zobaczcie, wchodzę na drabinę. Nie wchodzę na drabinę? No zobaczcie. No what the hell? Czekajcie, kurde. Może jednak to nie o drabinę chodzi? Może trzeba tam przeskoczyć? Mimo wszystko, a drabina jest dla picu. Żeby gdzieś tam tylko zwrócić uwagę. O! Jest git. No, niekoniecznie o to mi chodziło. O! Drewno do wyrobu. Duża bryłka srebra, drewno do wyrobu. Jeszcze jest więcej drewna do wyrobu. O, proszę, jest i skórzany mieszek. Proszę, No, chowaj to. Skórzany mieszek i spowolnienie oraz esencja many. Warto było. I teraz tak, czy ten skórzany mieszek nadal jest nad nami? No, tak się zastanawiam. Bo może tutaj... Może ten skórzany mieszek pokazywało nam ten, który podnieśliśmy. A nie, że jeszcze wyżej gdzieś tam jest... skórzany mieszek jest. 100 sztuk złota. Warto było. Dobra, zobaczmy, czy skórzany mieszek nadal gdzieś tam jest. No nie widzę, żeby był. Więc wydaje mi się, że to chyba tylko i wyłącznie o to chodziło. O kurde. A, jest git, żyje. Żyje, chyba. O, fuck. Ale dobre, mamy, kurde, 100 złotych monet za fraje. Fuck, tam jeszcze jest skórzany mieszek. Tam jeszcze jest, oczywiście, że widać go na samej górze. No, niech to dunder świśnie. Dobra, jak tam teraz myśleć, jak dostać się, kurde, na sam szczyt tych desek? Myśl Kamilek. Pomyślmy. Najbezpieczniejszą drogę by trzeba było obrać. Wydaje mi się, że w ogóle Marvin porusza się po tych wszystkich szczebelkach o wiele bezpieczniej w momencie, gdy ma podniesiony... Ma dobyty jakiś czar. Albo broń. O.
O. O. O, widzicie? Mogę robić takie malutkie kroczki. Nie! Dobra. Jeszcze raz. No łap się tego. Kurdi! No serio! Raz ci się udało, to drugi raz też ci... No co za menda! Raz ci się udało, to drugi raz też ci się powinno udać, prawda? No co jest? O ty franco. Dobra, spróbujmy tutaj. Okej, tu jest git. Pomyślmy. Nie no, tędy nie przejdę. Więc jedyna opcja, to jeszcze jest tutaj opcja, żeby wejść na ten szczebel. Nie! Ty kurde bałwanie ty! Miałeś podskoczyć do góry, a nie kurde w przód. O, nie. A nie chcę używać tej telekinezy, bo mógłbym oczywiście użyć telekinezy na tym woreczku. Tylko, że potrzebuję tej telekinezy, żeby mieć ją w ekwipunku, żeby skanować otoczenie, wiecie o co chodzi, więc jak zużyję ten zwój, to już go nie, mieć nie będę. A na bank tam można wejść, tylko trzeba właśnie mega, mega ostrożnie. O! Okej, okay, git. No co za... patafian! Marvin, proszę cię. Proszę cię, nie irytuj mnie. Co za kurde lebiega, no. Jak wejdę tam, to będę musiał znowu zapisać. Małymi kroczkami, nie? Dobra, jeszcze raz. No przecież sobie jaja robisz, przed chwilą się złapałeś. Okej. Okay. Dziękuję, zapis. To jak się tak chcesz bawić, Marvin, to tak się będziemy bawić, kolego. Okej. Okay. Trzymajcie kciuki. Dobra, zapis. Jak twórcy dali możliwość zapisywania, to trzeba korzystać z możliwości zapisywania, prawda? A mówiłem, że się da? Mówiłem, że się da? Przyznać się, kto kurde gadał, że się nie da? Najlepsze jest to, że tutaj było tylko 25 sztuk złota, a w tej niżej było 100 sztuk złota. Mhm. Okej. Okay. Dobra, teraz trzeba by było stąd jakoś zlyść. Ale chyba wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, jak skoczyłem tutaj w dal, to zatrzymałem się na jakichś skrzyniach, które zamortyzowały, znaczy nie tyle zamortyzowały ten upadek, co po prostu były trochę wyżej, więc nie zaliczyło mi takiej dużej wysokości. Okej, okay. No i git. No i git. Łatwo za pierwszym, prawda? Dobra, i trzeba pamiętać w tej dzielnicy portowej Biedoty, żeby, znaczy tutaj nie ma akurat dzielnicy Biedoty, ale w dzielnicy Biedoty jak dojdziemy, to trzeba będzie palić te, o, stara moneta. Trzeba będzie palić te koksowniki. Cyk. Świetnie, handlarz nam jest raczej niepotrzebny, robotnik, robotnik, obywatel. Czyżbyśmy mieli tutaj wejście do kanałów? A nie, tu jest ten sprzedawca. No, tak mało masz w tym magazynie swoim, kolego. A tutaj też robotnik. Czego tu szukasz? Odejdź! No, przepraszam bardzo, Jezu, jak wszyscy się tutaj furają. Robotnik, strażnik miejski. O, proszę, proszę. Osiłek. Mhm. Coś mi się wydaje, że zaraz mi ktoś zaproponuje ochronę. Już takie rzeczy w życiu widziałem.
Kim ty jesteś? Robotnik, dobra, to nie. Masa robotników. A tutaj ktoś coś robi na górze. Albo pali faję. Bandyta. O kurde! Alarm! O fuck. O fuck, o fuck, o fuck. Czy mi się wydaje, czy albo oni kogoś pędzlują w tym momencie? Albo oni kogoś pędzlują, albo to jest ich miejscówka. I ją odkryłem. No, ale mam nadzieję, że oczywiście strażnicy miejscy mi tutaj pomogą. To nie jest koksownik, nie? Tutaj sobie można się przespać. Robotnik, robotnik. Kurde, tutaj normalnie robota wre. W każdym możliwym miejscu. Południowiec, południowiec. A ty kim jesteś, kolego? Kaleb. Klient nasz pan. W czym mogę ci dzisiaj pomóc? You're my best customer. Special price for you. Smażone szczypce kraba. Wędzona ziołowa ryba. I chlebowe smarowidło ze smoczego korzenia? What? Dobra, gościu, a jakieś... Jak leci? Jakie zadanko? Ta cholerna wojna daje mi się we znaki. Już nawet nie mogę odwiedzić rodziny mieszkającej w innej części archipelagu. To nie. I nadal idziemy, kurczę, tą wschodnią częścią. Ciekawy jestem, co tam, kurde, robili ci. Varin! Ej, ty! Hello! Co obserwujesz? Zbutwiałe deski. Na tych wszystkich lichych okrętach w naszym Niech zgadnę, będziesz chciał deski! Czasy. Im mniej statków kursuje po morzach, tym gorzej żyje się wszystkim na lądzie. Czemu tak twierdzisz? Skoro gildia kupiecka traci swoje okręty i musi zwolnić własnego kapitana, to czy może znaczyć to cokolwiek dobrego? Cenę za tę przeklętą wojnę Myrtańczyków ponosimy my, mieszkańcy Archolus. Nie chcę nawet o tym teraz myśleć i się znowu denerwować. Kim jesteś? Kim jesteś? Nazywam się Varin. Jestem handlarzem współpracującym z gildią kupiecką. Masz do mnie jakąś sprawę? Nie, jak tak tylko masz? Jak się masz. Jest coraz gorzej. Najpierw zarekwirowali nam okręty. Co będzie następne? Siłą wcielą nas do armii? No jest taka możliwość. Kurde, napotykam tutaj w Gotiku dużo osób, które mają imiona, nie? I zazwyczaj by się wydawać mogło, że to są jakieś wartościowe osoby, które no zlecą nam jakieś zadanie, tak, czy będziemy musieli się do nich udać. A tutaj wiele osób ma imię, a w zasadzie no nic z tego nie wynika, w sensie nie mam z nimi żadnej większej interakcji, żadnego zadania. No ale to może do czasu, może do czasu. O kurde, ty. A tu co się dzieje? Duster. Hey. Kim jesteś? Bardzo zajętym strażnikiem. Nazywam się Duster. Przez większość czasu doglądam armat portowych, ale w razie potrzeby pomagam też obywatelom. Jak się masz? Ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. Czekajcie, tam jest jakaś latarnia. Przewagę nad orkami. Czekaj, tam jest jakaś latarnia i jest jakieś wybrzeże. Czwóreczka, bursztynowe wybrzeże oraz latarnia morska. Kurde, aż mnie korci, żeby tam wleść. Znaczy wleść. Dopłynąć tam, nie? Strażnik miejski. Bo moglibyśmy w zasadzie wskoczyć do wody i później tutaj wypłynąć na brzegu. Mam nadzieję, żebyśmy się nie zabili. Dobra, tam już chyba nic nie ma. Bo ja nie wiem, czy czasem ktoś mi nie wspominał czegoś, a jak jestem zwrócony tam, to tam jest klasztor jeszcze? Dziewiątka. Tak, to jest klasztor. Tam też widnieje gdzieś na końcu. Czy mi się wydaje, czy tam jest mieszek? No oczywiście, że jest mieszek.
Idziemy po niego od razu. A ty to kto? Stój! Nikt nie może zbliżać się do skrzyń. Aha, okej. Okay. Ogłuchłeś? Dobra, już odchodzę. Przepraszam, to nacisnął mi się akurat nie ten przycisk. Bo też właśnie pamiętam, że ktoś wspominał mi... O, otwierane muszle, to tam już muszę je pozbierać. Ktoś wspominał mi chyba o tej latarni morskiej, tak mi się wydaje. Nie no, te drabiny w poprzek są trochę dla picu, mam wrażenie. Dobra, dawaj ten skórzany mieszek. O, jeszcze tutaj jest stara moneta, jeszcze pogrzebacz. Git good. I zobaczmy, ile udało nam się zarobić. Na takim poszukiwańsku. Kilka monet, to jest 25 właśnie. Wejdźmy jeszcze wyżej. Zobaczmy, czy czegoś tutaj nie ma na dachach. Tu coś jest. A nie, to jest chyba jakiś tylko... A nie, jakieś drzewko chyba tutaj przebija. I tu nie ma nic. No dobra. No to nie pozostaje nam nic, jak pójść na to, na plażę. Pozbierać te otwierane muszle. I... Może pofatygować się do tej latarni. Bo dostałem informację, znaczy dostałem informację. Ktoś wspominał, że po prostu jest to wartościowe. Jeśli dobrze gdzieś tam rozkminiłem, że to o to chodzi. Otwierana muszla. To jest jakiś kufer. Dobra, jest parę otwieranych muszel. To być może znajdziemy w nich oczywiście perły. Przewoźnik. O, proszę, proszę. Przewoźnik. Jeszcze coś tu znajdziemy? Tu jeszcze jest otwierana muszla. Cyk. I jeszcze jedna. Nice. O, stara moneta tam jest. Czekaj. Zarzućmy wędkę. Spróbujmy coś złowić. Stara moneta, ale jak tam wleźć? Tędy? Okej, tędy. I tędy. Git. O! Git good. No! No trzymaj się, żeż tego. O, właśnie. Co tam mamy? Piracki kordelas. Może być wartościowy, kurde. Człowiek złupi całe. Chciałem powiedzieć, że złupi całe Korinis. Złupi całe Archolos. Tym, kurde, prostym trikiem bandyci i złodzieje go nienawidzą. Używał exploitu telekinezy. Marynarz. Dobra, gdzie ten kordelas? Chyba, że ty mnie tam nie wpuścisz. Piracki kordelas. Pozwólcie, że sobie zapiszę, bo nie wiem, czy czasem on się nie obruszy, że zabieram coś za jego plecami. Dobra, git. No i słuchajcie, odkuliśmy się, 385 sztuk złota, po tym jak ostatnio praktycznie do zera się wypruliśmy. Także jest git. Jest git chyba. Dobra, jeszcze zobaczę tam. O, ekstrakt leczniczy. W sumie tak się zastanawiam, na ile potrzebne są w tym momencie te wszystkie potki leczące. W momencie, gdy mamy tak dużo tych wszystkich potraw, które leczą nas, no naprawdę nieźle. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu sobie zapiszemy i będziemy kończyć. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o 16:00. Zapraszam serdecznie. No i do zobaczyska. Trzymajcie się. Bye, bye.